otworzyć bramę. On już tu bywał. Hej, dobrze cię widzieć. Dobrze cię widzieć, Zik. Jak mam mi naprawić ten szwagier? Hej. Czym problem? St. John, mam dla ciebie robotę. Słucham. Musisz znaleźć Neda Walkera. Ma czerwony szal. Wbił z ekipą pod naszą bramę. Nie chcieliśmy go wpuścić, więc zabił strażnika, a potem zniknął. A wysłałeś już kogoś za nim? Zaszył się w obozie łupieżców, na północ od góry Oliwii. Powinieneś kojarzyć miejscówkę. Nie, ale znajdę go. Co tam słychać? Nic. Zaczekaj, ja wchodzę. Hej, poczekaj. Hej, spoko. Puszczamy go. Deacon, jak się miewasz? Jak leci, Mari? Poczekam. Dobra, na razie, Dick. Thank you.
przy obozie. Dobra, bez odbioru. Hej, Hope, ten gość, którego zabił. Kto to był? Młody chłopak. Wszyscy mówili mu Gopher. Wiesz, kiedy znowu uderzamy? Nie wiem, jak miał na imię. Prawie już nie mamy żarcia. Gopher. Ile miał lat? Jak mówiłem, to dzieciak. 19, 20. Nie wiem, jak tyle przeżył. To był dobry chłopak. A czemu pytasz? Bez powodu. Gdybyś spędził więcej czasu w obozie, lepiej poznał ludzi i pewnie miałbyś powód. Bez odbioru. Co to było? Też słyszałem. Co to było? Ja to wezmę. Kto to był? Co my tu mamy? Coś tu jest. Thank you.
cię mam! Biegasz jak kot, Spencerze! Ej, Dupku, widzimy cię! To był ostatni. Jak to poszło? Chyba całkiem nic. Co się stało? Benzyna. Yeah.
porządku. Otwieramy. Hej, Dick, siema, stary. Dick, jak leci? Co z tobą? Kiedyś głodziłam się, no wiesz, żeby być szczupła. Ale była dobra robota. Straciłem kilku ludzi, polując na tego sukinsyna. Następnym razem daj mi znać wcześniej. Sam się zgłaszasz? Myślałem, że nie dożyję tego dnia. Mój motor. Idź do Meniego. Jeśli masz dość kredytów, to ogarnię za ciebie temat. Zaczekaj, otworzę bramę. Ej, jak leci? Jak leci, Mali? Chcesz czegoś jeszcze? O tak, dobry zakup. To ci trochę posłuży. Zapakuję ci to. Dobry wybór, kolego. Dobry wybór. Wiesz, gdzie mnie szukać w razie czego. Do zobaczenia, Dick. Yeah.
się przyda. Hej, mam coś dla ciebie. Co to kurwa? Pojechałeś i wziąłeś mój motor? Nie chciałem, żeby Kolb go dorwał. Rozłożył na części. Jezu, Dick. Słuchaj, to na wypadek, gdybym potrzebował części. Twojej grubej dupie i tak się na nic nie przydadzą. Cholera. Dzięki, bracie. Jeśli za czymś tęsknię, to za drogą pod kołami. Adi prosiła, żeby ci przekazać, że zapłaciła ludziom, żeby sprowadzili twój motor. Jest w warsztacie. Zaraz, co? Nie ma za co, Dick. Bez odbioru. Dick, bardzo się martwię. Co się dzieje, Ricky? Bliźniaczki Butler, Abigail i Gabi. Znasz je? Nie, ale kojarzę dziewczyny. Co z nimi? Pojechały wczoraj na ryby i jeszcze nie wróciły. Brzeg jeziora jest bezpieczny, o ile trzymasz się z dala od mokrado. O to chodzi. Nie zaginęły przy Lost Lake. Poszły na wschód, nad rzekę Metolius. Kurde, co im odwaliło? Nieważne. Może uda mi się je znaleźć. Deacon, bardzo ci dziękuję. Dobrze cię widzieć, Dick. Hej, Buzz.
St. Johna. Hej, Cole. Co tam? A tak chciałem pogadać. Paru moich ludzi weszło na górę O'Leary parę dni temu i podobno znaleźli kryjówkę w starej wieży obserwacyjnej służby leśnej. Naprawdę? No tak mi powiedziano. Z tego co wiem, jest opuszczona, ale i to akurat zabawne. Ten, kto tam mieszkał, zostawił motor. Jo? No tak. Ale w sumie nie to... Hej, Ricky, co jeszcze możesz mi powiedzieć? Zanim wszystko szlak trafił, jej rodzina miała łowisko, nad które zawsze chodzili. Zaznaczyłam cię na mapie. Dobra, to zacznę tam, bez odbioru. Czyli dziewczyna łowiła ryby. Kurwa, łupieżce, Jezu. St. John. Mark Copeland do Deacona St. Johna. Hej, Cole. Co tam? A tak chciałem pogadać. Paru moich ludzi weszło na górę O'Leary parę dni temu i podobno znaleźli kryjówkę w starej wieży obserwacyjnej służby leśnej. Naprawdę? Hej, Ricky. Co jeszcze możesz mi powiedzieć? Zanim wszystko szlak trafił, jej rodzina miała łowisko, nad które zawsze chodzili. Zaznaczyłam cię na mapie. Dobra, to zacznę tam, bez odbioru. Czyli dziewczyna łowiła ryby. O kurwa, łupieżce, Jezu. Ktoś jest ranny! Mam cię! To się przyda.
się między drzewami. Coś jest za drzewami? Za drzewami. Może coś tam jest. Kolejny. Łatwa sprawa. Biegasz jak powietrzony. On po prostu biega. Zaraz będzie. Lewa! O, ja pierdolę. Chyba mogę coś z tego zrobić. O Jezu, Abigail. No, przynajmniej zabrałaś jednego z nich ze sobą. Ricky, ale... Gabi, już dobrze. Hej, nie zrobię ci krzywdy. Ricky mnie przysłała. Zabili mi siostrę. Zabili Abigail. Wiem. Przykro mi, a musimy cię zabrać do obozu. Chodź ze mną. Nie, dam sobie radę sama. Okej, idź. Oto jazda. Mam cię.
się przyda. Ricky, znalazłem ją. Żyje. Deacon, dzięki Bogu. Słuchaj, nie chciała iść ze mną, więc musisz wysłać kogoś, kto ją zna, dobrze? Jest już w drodze do obozu. Dobrze, dobrze, pewnie. Bez odbioru. Deacon, jesteś może? Tak, Adi, co tam? Mógłbyś przy okazji wpaść do mnie, do szpitala? A co się stało? Nic, tylko musimy porozmawiać. A, jasne, dobra. Właśnie tak. Zrobione. Tam? Ricky powiedziała, co zrobiłeś. Jak uratowałeś Gabi. Chciałem ci tylko podziękować. W porządku. Już otwieramy. Spoko, Mike. No, tylko żałuję, że nie zdążyłem za Abigail. Mike, bez odbioru. Mogę ci pomóc? Cześć. Dzięki, że wpadłeś. Coś się stało? Pamiętasz Larsena? Gościa, który widział tę dziewczynę w Marion Forks? Mówiłam ci o nim. Tak, pamiętam. Więc gość pojechał tam znowu, żeby sprawdzić, czy znajdzie coś jeszcze. No i nie wróci. Sądzimy, że porwała go grupa płuczęgów podróżująca przez okolice Belna. Kurde, gdzie go widziano ostatnio? Przy budynku po wschodniej stronie miasta, Old Wagon Hotel. Wiem, gdzie to jest. Wielkie dzięki. Doceniam to. Wracaj już do roboty, nie każ mi się powtarzać. No już, wracaj do roboty. Przyjechałeś po swój motor, nie? Mam tu trochę benzyny. To do pełna. Zawsze miło cię widzieć, Vic. Czekaj, już otwieram. Ostatnio miałem całkiem pracowity. Cześć, czy ktoś ją zgarnął? Cześć, Dick. Tak, jest okej. Będzie o tym pamiętać do końca życia, jak każdy z nas. W końcu wszyscy wiemy, co znaczy kogoś stracić. Tak, to prawda. Tak, to do zobaczenia, Ricky. Co do... O Jezu, lepiej się trochę rozejrzeć. No.
jakoś to ogarnę. Dobra. Zawsze się przydają. Muszę się przyjrzeć dokładniej. Co my tu mamy? Tam jesteś. Okej. Tutaj.
teraz jesteś mój. Okej. Okej. No tak, banda gwałcicieli, złodziei i morderców. Co wy tutaj robicie? Szukacie kolejnego łatwego celu? Widziałam kogoś. Ej, ty! Cholera! Co? Coś tu jest! Jest ktoś wpadł w komory. Kurde, kogoś widziałem. Ktoś tu jest. Nie. Kto to? Coś tam jest.
pomóż! Ej, pomóż! Chcę pomocy! Zaczekaj, zaczekaj. Już idę. Chcesz tutaj umrzeć? Słuchaj, jest taki obóz. Obóz? Okej. Okej, gdzie? Hej, idź do Lost Lake. Znajdź Ricky Patil. Powiedz, że cię przysyłam. Już było po mnie, kurwa! Rozumiesz? Powiedz, że to był St. John. Deacon. Oni mnie znają. Po prostu biegnij i trzymaj się z dala od dróg. Huh?